Dobra, mogę stać z tej strony. Dobra, jedziemy dalej. Co, Maciek wyszedł, nie będzie żadnych pytań? No dobra, to zaczynamy. Słuchajcie, wiecie, na jakiej ulicy najczęściej kradną ciuchy? Na Kościuszki. A jaki chleb lubi złodziej? Krojony. Oj, widzę, że będzie średnio. Papa, jesteś po prostu gościem, z którym nie ma żartu. To tak, zbyt poważnie. Tak jest. Słuchajcie, dwa tygodnie temu byliśmy w Łodzi na prezentacji Artura Roguskiego, który mówił o tym, jak nasz mózg jest atakowany przez ogromną ilość informacji. I tutaj mamy małą prezentację, jak wygląda taki atak. To wygląda mniej więcej tak. No i musimy dodać, że Artur nie jest chirurgiem. Artur jest marketerem aspirującym i na jego prezentacji padło kilka umiarkowanie ciekawych informacji, lekko naciągane liczby, ale zadał jedno ważne pytanie. Jedną ciekawą rzecz powiedział. Zadał pytanie, co pamiętamy z artykułów, które przeczytaliśmy wczoraj? To był moment chwilowej pauzy, żebyście i wy się zastanowili. Otóż na sali 100 osób, to było na czwartkach w Łodzi, tylko jedna się zgłosiła i powiedziała, co przeczytała tamta osoba? O, jak tworzyć szybko i tanio filmy wiralowe? I jak je tworzyć? Nie pamiętała. Prawdopodobnie to też był umiarkowanie ciekawy artykuł, ale... Ale czy ktoś był wtedy w Łodzi może na tych czwartkach? Otóż Łódź to tam... jest umiarkowanie ciekawe miasto. Była tam osoba. Ale faktycznie Artur ma sporo racji. Ciężko jest przypomnieć sobie, co czytaliśmy w artykułach przeczytanych wczoraj. Podejrzewam, że nawet ciężko byłoby przypomnieć sobie, co usłyszeliśmy na wczorajszych prezentacjach. Co, Rafał, usłyszałeś na wczorajszych prezentacjach? O, no ktoś tam wygrał ileś pieniędzy. Ale co dokładnie? Ale... Tylko tyle zapamiętałeś? Mnie nie było, ja jestem usprawiedliwiony. No niewiele, bo faktycznie ciężko jest zapamiętać. Ale to dlatego, że przez nasz mózg przebiega 30 gigabajtów informacji. I to powiedział Artur. Nie do końca wiemy, jak Artur mierzy te ilości informacji, ale i tak kochamy cię, Artur. Pokazałeś nam jedną ważną rzecz, że... Jeżeli chodzi o marketing, musimy najpierw zdobyć uwagę naszych klientów, a później przekazać informacje. I w dzisiejszych czasach o tę uwagę jest niesamowicie trudno, ze względu na wielką podaż treści w internecie, ale też sam fakt tego, jak funkcjonują dzisiejsze platformy społecznościowe, zostały wprowadzone algorytmy. Na przykładzie mamy fanpage Orange. Ile tam jest to obserwujących? 2 miliony na pewno. A to jest ich ostatni post, który zdobył 26 lajków. Czyli praktycznie ten post nie dotarł do nikogo. I teraz, żeby zdobyć uwagę, to trzeba płacić za promocję. A my, jako marketerzy, musimy znaleźć jak najbardziej optymalny sposób promowania się. I w 2017 roku uważamy, że jest to influencer marketing. I dlaczego uważamy, że influencer marketing jest tak skuteczny? Przede wszystkim nie tylko my tak uważamy, tak uważa też ten gość. Skoro on tak uważa, musi w tym coś być. To jest pan Szafrański. Znacie go z tego, że sam jest twórcą internetowym. Bo jeżeli chodzi o influencer marketing, to jest nic innego jak wykorzystywanie wizerunku znanej osoby do promocji. Czyli w przypadku internetu, o którym dzisiaj rozmawiamy, social media, będą to twórcy internetowi. Snapchaterzy, instagramerzy, youtuberzy, muzerzy. I tak dalej. Twórcy internetowi, którzy zbudowali społeczność wokół tego, co tworzą. No i influencer marketing jest skuteczny, bo sprzedaje. Wspominałeś o akcji BGŻ, nie chyba? Nie, właśnie. Michał Szafrański sam jest blogerem, jest influencerem, jeżeli chodzi o temat oszczędzania pieniędzy, bo o tym pisze swojego bloga. W pewnym momencie pod jednym wpisem umieścił baner reklamowy banku BGŻ, gdzie zachęcał ludzi do zakładania lokat w tym banku. Dzięki temu bank zebrał milionowy kapitał, bo 1100 osób nie tylko kliknęło w ten baren, ale rzeczywiście założyło lokatę. Tak, następnie. Influencer marketing jest bezpieczny,
bo gwarantuje nam uwagę ludzi, którzy obserwują tych twórców, bo obserwują ich bez względu na to, czy oni tworzą reklamy, czy nie tworzą reklam. I nie ryzykujemy tego, że nasze reklamy po prostu nie zostaną wyświetlone, znaczy wyświetlone może zostaną, jeśli kupimy, ale czy złapią uwagę, nie wiadomo. We współpracy z Influ raczej to jest gwarantowane. I trzecie, jest relatywnie tani, dlatego że jednocześnie kupujemy nie tylko uwagę, za którą i tak musimy płacić, ale też kreację, dystrybucję, wizerunek tego twórcy, zaufanie jego obserwujących. I tutaj wchodzi również ekonomia. Jest o wiele większa podaż twórców internetowych niż popyt na nich. Dlatego ceny są wyjątkowo niskie, a wręcz zaniżone. Oczywiście o influencer marketing wiedzą znane i duże marki, takie jak Coca-Cola, McDonald's, Plush, Wedel, H&M i współpracują z influencerami, ale cały czas traktują influencer marketing jako taka wisienka na torcie, dodatek do swojej kampanii promocyjnej. Ale jest przykład rynkowy firmy, która oparła w całości swoją strategię, całą swoją sprzedaż tylko i wyłącznie o influencer marketing. I Rafał, jak ona na tym wyszła? Wyszła bardzo dobrze. Te zegarki kupują wszyscy. Szwedzki design, chińska produkcja. To są szwedzkie zegarki. I to, co oni zrobili, to jest genialne. Zegarek, którego wyprodukowanie kosztuje 5 zł, wysyłali influencerom, tym średnim i tym większym, od 10 do 100 tysięcy obserwujących, a ci twórcy dostawali zegarek, który kosztował w sklepie 500 zł, więc umieszczali post na swoich profilach i dzięki temu rozprzestrzeniała się wieść o zegarkach Daniela Wellingtona. No i szybkie przeskoczenie do przyszłości. Jesteśmy dzisiaj. Daniel Wellington ma profil, na którym ma 3,4 miliona obserwujących. Nie wydaje już pieniędzy na tradycyjną reklamę, ale przede wszystkim gość za barter w dobrym momencie kupił sobie kreację od twórców, kupił sobie zasięgi, zbudował własny profil i zbudował sprzedaż. W tym momencie firma Daniela Wellingtona zatrudnia 200 osób, które zajmują się tylko tym, że siedzą na telefonie, są telemarketerami i dzwonią do influencerów i negocjują warunki tego, jak wrzucić zegarek, gdzie go zapostować i ile za ten zegarek dostaną. Też warto powiedzieć, że ta firma została założona w 2011 roku i był to startup. Po 4 latach miał 220 milionów dolarów przychodu. I to może brzmieć, że to jest jeden przykład ze świata i wydarzył się ileś lat temu, więc przejdźmy może bardziej praktycznie na nasz polski rynek i zastanówmy się, co powinny zrobić małe firmy, żeby współpracować z takim influencerem. No więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy małym, świetnie prosperującym startupem, mamy odłożone 5 tysięcy złotych na reklamę i tak zainwestuję to w influencer marketing. I w tym momencie pojawia się żona i mówi, ale Rafał, ty wrzuć te pieniądze na lokatę, co ty robisz? Nie. Będę inwestował w influencer marketing, bo to działa. I ona słyszy influencer marketing i mówi, Boże, Rafał, będziesz płacił dzieciom za filmy w internecie? Tak jest, będę, bo dotrę do 1000 twórców, którzy nie mają kontraktów reklamowych, a chętnie wejdą we współpracę i dzięki temu dotrę do szerokiego grona odbiorców. Ale Rafał, zanim zaczniesz wydawać pieniądze w internecie, powinieneś się w pierwszej kolejności dobrze zastanowić, gdzie twoi odbiorcy w zasadzie siedzą, na jakich platformach. Ja mam produkt skierowany do ludzi 8, do dzieci w wieku 8-15 lat i ja wiem, że oni siedzą na Musical.ly. Jeżeli ewentualnie miałby produkt trochę dla widowni starszej, pewnie lepszy byłby Snapchat. 16-22, tam siedzą nastolatkowie na Snapchacie. 20-30 uogólnialibyśmy, że jest to właśnie Instagram, 30+, Facebook, YouTube, prawdopodobnie wszystkie kategorie wiekowe, ale jak biedny Rafał ma takiego influencera znaleźć? Po prostu trzeba wejść w te platformy i znaleźć tych influencerów. W internecie. Najprostszy sposób. W internecie, dokładnie. Ale specjalnie dla was przygotowaliśmy platformy, na których są ci influencerzy... Nie, za daleko, Kamil.
WhitePress, Richey Blogger, Influ, Snapstar, Social Nation, HFM. To są nazwy angielskie, ale tam są polscy influencerzy. Oczywiście musimy dodać, że my z tych platform nie korzystamy. My polecalibyśmy po prostu wejście na te platformy, szukanie ich przez słowa kluczowe na Instagramie, Twitterze, pewnie przez hashtagi, może sprawdzenie grup dyskusyjnych albo popytanie znajomych. To jest niestety praca domowa dla was. Musicie zrobić rozeznanie, rekonesans we własnej branży, zobaczyć, czy tacy influencerzy po prostu istnieją. Ale jeżeli istnieją, znajdziemy już taką pulę influencerów, to Rafał na pewno był na wakacjach w Egipcie, zresztą widział przed chwilą piramidę, wie jak wygląda i za chwilę sobie zbudujemy taką piramidę razem. Jak współpracować i jak znaleźć wybrać, tego jak właściwego influencera? Po pierwsze, najważniejsze jest, wydaje się oczywiste, ale takie nie jest, to jest dobre dopasowanie produktu do treści, które ten influencer postuje. Dla przykładu, Dom Development, największy deweloper, jeżeli chodzi o mieszkaniówkę w Warszawie w tym momencie, współpracuje z kanałem, mimo że mógłby sobie kupić milionowe zasięgi, współpracuje z kanałem Architecture is a Good Idea. Mówimy o nim nie tylko dlatego, że to nasz kolega, ale dlatego, że to bardzo dobry przykład. Gość wykręca 20-30 tysięcy wyświetleń i współpracuje z Dom Development, bo nikt... Na pewno nikt na YouTubie tak nie sprzeda mieszkania, jak gość, który opowiada, jak dobre mieszkanie wybrać, jak lokalizacja wpływa na cenę, jak jeden rzut może być bardziej łatwy w aranżacji od drugiego. To jest przykład dobrze dobranej marki do influencera. Tak, nawet pewnie 1000 wyświetleń u niego jest lepsze, bo może znajdzie się akurat 5 osób, które kupi mieszkanie. Ale i mówimy o tym, bo mówimy o tej oczywistej rzeczy, no bo to nie jest oczywiste. Kamil, co dostałeś? Jaką propozycję dostałeś ostatnio? Teraz będę się wstydził. Tak, miałem promować odżywki na masę. Moim kosztem są te śmiechy, moim kosztem. Jedziemy dalej. O, za daleko. Kurde, dwa te. Ja kliknę. Dobra, drugi. Potencjał twórczy influencera. Reklama na małym profilu, fajny film, zdjęcie, relacja okaże się o wiele skuteczniejsza niż średnie lokowanie na bardzo popularnym profilu. I wyobraźmy sobie, że mamy produkt do... Nie, to następny punkt. Co chcesz powiedzieć? O zasięgach, o zasięgach. A, no to zasięgi nie są najważniejsze. Oczywiście 2017 rok to nie jest moment, gdzie reklama w stylu to jest super szampon, polecam ten produkt, zadziała. Tutaj trzeba naprawdę fajnie opowiedzieć tą historię, więc sprawdźmy potencjał twórczy danego influencera. I wreszcie trzeci punkt, to są zasięgi. Ważne, ale nie najważniejsze. Oczywiście nie warto mówić do pustego pokoju. Ale jeśli mamy produkt dla osób skierowanych 30+, naprawdę nieważne, że obejrzy go 500 000 osób na kanale, którego oglądają nastolatkowie. Mhm. I słuchajcie, jeśli znajdziemy takiego twórcę, który idealnie pasuje do naszego produktu, ma świetny potencjał twórczy, jego zasięgi są akceptowalne, to z taką osobą powinniśmy współpracować długoterminowo. To jest nasz ambasador. I dlaczego? Bo jeśli chcemy, żeby reklama skonwertowała, ona musi się pojawić kilkukrotnie. Klient musi parę razy nią zobaczyć. Dlatego... Czyli Rafał, jednak zapamiętałeś coś wczoraj, bo mówił o tym Jakub Cyran. Tak, na od 5 do 12 razy. 5-12. I paradoksalnie reklama u jednego influencera będzie, jeśli pojawi się regularnie, kilkukrotnie, będzie o wiele bardziej skuteczna niż wybranie 10 osób, które tylko raz powiedzą o naszym produkcie. Ale oczywiście nie mówimy, że pojedyncze lokowanie nie działa. Ono działa, ale zarezerwowalibyśmy je raczej dla dużych marek, dla rozpoznawalnych produktów, gdzie wasza widownia wie, gdzie ten produkt kupić, wie, czym ten produkt jest, należy im tylko przypomnieć o jego istnieniu. Małe firmy powinny skupić się na narracji, żeby ten produkt wzbudził ciekawość tu i teraz. Opowiedzieć o nim kilka razy, on musi się kilka razy pojawić. Tak, i my mieliśmy taką sytuację rok temu, gdy wprowadzaliśmy nasz nowy produkt, Sucharbota, suchary na Messengerze. I ulokowaliśmy promocję na wszystkich innych naszych kanałach i ona w ogóle nie była skuteczna.
Na 100 tysięcy osób, które to zobaczyło, tylko 20 założyło sobie wtedy suchar bota. Więc pomyśleliśmy, że kurczę, pewnie źle to wytłumaczyliśmy i po prostu stworzyliśmy dłuższą historię. Pokazaliśmy, czym ten suchar bot jest, co użytkownik dostaje, gdy przejdzie. Podlinkowaliśmy go, powiedzieliśmy, co zrobić po przejściu, jak aktywować usługę. I nagle z tych 20 osób zrobiło się 2000 nowych użytkowników, czyli konwersja jest nieporównywalnie lepsza. A skoro o konwersji mowa, to możemy też z naszego doświadczenia porozmawiać, jak konwertują poszczególne kanały i takie nasze rady do tego, co działa lepiej albo gorzej. Bang. YouTube. Bardzo polecamy kanały vlogowe, ponieważ jeśli twórca mówi do kamery i ludzie go oglądają, to on jest naprawdę wpływowy i ta społeczność jest zaangażowana. I spokojnie może poświęcić na nasz produkt dużo więcej czasu, opisać go, przedstawić i tym samym zachęcić ludzi do kupna. To też są niejednokrotnie kanały dużo mniej zasięgowe, więc ta promocja nie tyle będzie skuteczniejsza, co będzie po prostu tańsza. I podobnie ma się rzecz z Insta Stories i Snapchatem. Naszym zdaniem to są doskonałe platformy sprzedażowe, dlatego że lokowanie robi się tam niezwykle łatwo i spontanicznie. Projekt takiego lokowania to jest po prostu filmik nagrany bezpośrednio do telefonu, więc twórca ma szansę opowiedzieć o nim kilka razy. Może go lokować nawet kilkukrotnie bez większych konsekwencji, co nie miałoby sensu pewnie w przypadku Instagrama albo Facebooka. Tak, jeszcze dodałbym, że to są formy vlogów, więc jeśli... Na YouTubie działa, na Instastory i Snapchacie również zadziała i nie ma co się przejmować tym, że treści znikają po 24 godzinach, bo i tak nie pamiętamy, co przeczytaliśmy wczoraj. Facebook. Facebook. Świetna, świetna platforma. Ktoś ma konto? Idealna dla... W ogóle jest super sposób na współpracę z influencerami dla małych marek. Wyciągamy influencera skądś tam, tworzymy z nim krótki film, a następnie od nas już zależy, jak szeroko go rozpromujemy, bo możemy targetować na odbiorców i po prostu dopalać budżet. I widzimy, konwertuje, wrzucamy więcej i docieramy do większej liczby osób. Nie konwertuje, szukamy innych sposobów. Instagram, tutaj po prostu polecamy wideo, dlatego że naszym zdaniem wideo więcej pokaże, będzie lepszy trochę storytelling, więcej sprzeda, ale też w realistyczny sposób sprawdzi zasięgi danego twórcy. Dlatego, że na Instagramie mamy prawdziwą plagę, plaga złe słowo, brzydkie. Mamy duży problem związany z tym, że ludzie masowo kupują sobie obserwujących. Wideo sprawdza zasięg, a wreszcie ostatnie logo, którego możecie nie kojarzyć, to jest Musical.ly. Szalenie ciekawe, bo tam siedzą dzieciaki, platforma trenduje, ale co ważniejsze, te dzieciaki są gotowe zatańczyć i zaśpiewać o waszym produkcie za 300 zł przed 60 tysiącami innych dzieciaków, które będą to oglądać. Więc mając produkt dla dzieci, warto stestować. Bang. Ile zapłacić influencerowi za promocję? I przygotowaliśmy dla was aktualną wycenę poszczególnych platform za filmy. Tyle to kosztuje mniej więcej. YouTube. 10 tysięcy złotych trzeba zapłacić za film, który będzie miał 100 tysięcy wyświetleń. Instagram 3 tysiące za 100 tysięcy obserwujących. Facebook 4 tysiące za 100 tysięcy obserwujących. Mówię o materiałach, które tworzy influencer. Snapchat 1500 zł za 10 tysięcy wyświetleń oraz Instastory 1000 zł za 10 tysięcy wyświetleń. Rafał, ludzie robią zdjęcia, powiedz szybko, co to za ceny. To są ceny... To są ceny fair. Ja bym powiedział, że to są ceny fair. Ale Rafał, powiedziałeś, że będzie tanio. Powiedziałem, że będzie tanio, ale jeśli skontaktujemy się z agencją i ona narzuci naszą marżę, bo... Robimy teraz mały trik. Tak, zapomnijcie o tych cenach, wymazujemy je w tym momencie z pamięci, bo mamy dzisiaj dla was zupełnie nową ofertę i nowe ceny. I teraz można robić zdjęcia. Dokładnie. Uważamy, że 9 na 10 twórców internetowych zgodzi się zrobić nam promocję za te ceny. One są 3 razy niższe niż rynkowe, a zgodzą się, no bo kurde, trochę muszą.
Bo to zajmuje dużo czasu, tworzenie treści w internecie. Oczywiście prosimy nie powoływać się w mailach, że suchar powiedział, że za tyle zrobicie, bo nie o to chodzi. Po prostu wyobraźcie sobie sytuację, że znaleźliście twórcę, który idealnie pasuje do waszego produktu. Dodatkowo dobrze wam się z nim rozmawia. Ci goście zrobią to za takie ceny, bo to jest ich główne źródło utrzymania. Dla nich to jest pewnie jeszcze cały czas fair i bardzo chętnie wejdą we współpracę. Ale czas ostatnich minut i podsumowania, co z tego wynika, oprócz tego, że możecie zrobić taką promocję taniej w internecie. Influencer marketing jest doskonały, żeby testować wasze produkty. Jest? Tak, oczywiście, bo zauważcie, że wyślemy produkt, usługę i za niewielką cenę sprawdzimy, czy to po prostu ma sens i czy udoskonalać produkt, czy nie. Jeśli społeczność danego twórcy przyjmie go dobrze, a... Ich feedback po prostu będzie dla was nieoceniony. Jeżeli mają jakieś uwagi, to znaczy, że musicie coś poprawić i będziecie wiedzieli, co poprawić. Jeżeli nie, to ruszajcie z grubszą promocją, róbcie fajniejsze rzeczy i korzystajcie z wiedzy wszystkich dzisiejszych prelegentów. My dziękujemy wam serdecznie za uwagę. Przepraszamy, że przekroczyliśmy czas. Był to zaszczyt występować po Jakubie. Uciekamy, dziękujemy, do widzenia. Hej! Dzięki. Nie, jeszcze nie. Przepraszam? Ja myślę, że tak, że kot ze Shreka załatwił sprawę i że wam wybaczamy.